Jesteśmy polską rodzinną firmą. Funkcjonujemy na polskim rynku od 1996 roku. W pierwszych latach działalności siedziba firmy oraz mieszalnia pasz mieściły się w miejscowości Bielewo, niedaleko Gostynia. W tym pierwszym zakładzie produkcyjnym wytwarzane są produkty dla bydła, koni i kóz. Od 2004 roku siedziba firmy Lira oraz dwa zakłady produkcyjne znajdują się w Krzywiniu, położonym 65 km od Poznania, przy trasie Śrem-Leszno. W jednym z nich, uruchomionym wiosną 2016 roku, w wytwórni Porkus produkuje się wyłącznie pasze dla najmłodszych zwierząt. W działającej od 12 lat głównej wytwórni wytwarzane są produkty dla wielu gatunków zwierząt. Poza podstawowymi gatunkami, jakimi są świnie, drób, produkujemy pasze m.in. dla królików i ślimaków. Zakłady produkcyjne w Krzywiniu są w pełni zautomatyzowane i należą do grona najnowocześniejszych obiektów branży paszowej w Polsce. Zastosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń do mieszania, automatycznego systemu naważania komponentów, a także komputerowej kontroli procesu produkcji pozwoliło uzyskać wydajność zakładu na poziomie około 20 ton na godzinę. Nowoczesny system produkcji pozwala także na zagwarantowanie wysokiej dokładności naważania produktu gotowego oraz precyzyjne jego konfekcjonowanie. Dzięki rozwiniętemu i szeroko wykorzystywanemu w firmie Lira procesowi ekstruzji wielu surowców paszowych zdecydowanie poprawiono strawność, smakowitość i wartość pokarmową komponentów paszowych wykorzystywanych w żywieniu, przede wszystkim najmłodszych zwierząt. Oferujemy mieszanki paszowe pełnoporcjowe, uzupełniające, mineralne i preparaty mlekozastępcze dla trzody chlewnej, drobiu, bydła i innych gatunków zwierząt. Koncepcja żywienia oparta jest o surowce najwyższej jakości i wartości pokarmowej. Głównym źródłem białka w produktach jest wysokobiałkowa poekstrakcyjna śruta sojowa. Dodatki witaminowe, mineralne, enzymatyczne, biostymulatory i inne pochodzą od renomowanych i sprawdzonych w praktyce dostawców. W trosce o zachowanie najwyższej jakości wyrobów gotowych, dział zakupów i kontroli jakości ocenia i sprawdza surowce oraz partnerów handlowych. Ocena dotyczy nie tylko zawartości składników żywieniowych, ważnym elementem kontroli jest monitorowanie poziomu zanieczyszczeń i substancji niepożądanych w materiałach paszowych, gdyż jesteśmy świadomi tego, że jaki surowiec, taki produkt. Motto wysoka jakość za rozsądną cenę przyświeca nam na każdym etapie, począwszy od przyjęcia surowców i ich oceny przez produkcję, kontrolę, logistykę i magazynowanie, terminowy transport oraz rzetelną obsługę klienta. Troskę o jakość potwierdziliśmy wdrażając i utrzymując międzynarodowe standardy dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności ISO 22000. Lira to więcej niż pasze, dlatego polityka jakości firmy nie kończy się na sprzedaży klientom produktu finalnego. Oferujemy im również szeroko rozumiane doradztwo żywieniowe, hodowlane, weterynaryjne, a także z zakresu rozrodu. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy nie tylko podczas rutynowych wizyt u hodowców, ale dzielimy się nią na często organizowanych szkoleniach i konferencjach. Naszym klientom proponujemy bezpłatne i systematyczne wykonywanie analiz stosowanych surowców oraz sporządzanych w gospodarstwach pasz. Są one wykonywane w przyzakładowym laboratorium wyposażonym w najnowocześniejszej generacji sprzęt analityczny. Wytwórnia pasz Lira posiada nowoczesną i dobrze zorganizowaną bazę transportową, która zapewnia klientom szybką i niezawodną dostawę produktów, a odpowiednio zaprojektowana powierzchnia magazynowa i system wysokiego składowania ułatwiają planowanie produkcji i zapewniają szybki załadunek. W myśl zasady, że jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę, w kwietniu 2016 roku oddaliśmy do użytku kolejny, trzeci zakład produkcyjny w Krzywiniu. To jedyny w Polsce obiekt przeznaczony wyłącznie do produkcji prestarterów. Wyposażenie linii produkcyjnej nowej fabryki nie po raz pierwszy w 20-letniej historii przedsiębiorstwa stawia wytwórnię pasz w czołówce najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych zakładów produkujących pasze dla prosiąt. Realizowana konsekwentnie od lat polityka wytwórni pasz Lira to dostarczanie hodowcom wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich powtarzalnych produktów najwyższej jakości. W nowej mieszalni zainwestowano w najnowocześniejszą technologię na każdym etapie produkcji. Przyjęcie surowca rozbudowaliśmy o system dodatkowego czyszczenia.
Etap mielenia i rozdrabniania komponentów nadzorujemy przez analizę rozkładu granulometrycznego surowców. Analiza ta pozwala z jednej strony wyeliminować niekorzystny pył, z drugiej zoptymalizować wykorzystanie paszy przez zwierzęta. Dokładność dozowania składników pasz zapewnia unikalny system WAG z możliwością precyzyjnego makro- i mikrodozowania z dokładnością do 2 gramów. Mieszarki o budowie łopatowej gwarantują homogeniczność wymieszania surowców. Nieodzownym elementem współczesnej mieszalni pasz jest proces granulacji. Zapewnia on równomierny rozkład składników pokarmowych w pojedynczej granuli. Zapobiega także rozwarstwianiu surowców, co jest szczególnie ważne przy składowaniu pasz luzem. Zastosowanie obróbki termicznej zwiększa strawność oraz w znacznym stopniu higienizuje produkty. Głównym produktem powstającym w nowej mieszalni jest flagowy produkt firmy Lira – linia prestarterów Porcus. Ich skład to uporządkowany ciąg surowcowy, którego zawartość wyznaczają potrzeby prosiąt w poszczególnych grupach technologicznych. Od wielu lat z dużym powodzeniem wytwórnia pasz Lira oferowała hodowcom trzody chlewnej sprawdzoną linię pasz dla prosiąt – prosiaczek. Nowa jest ulepszoną i zmodyfikowaną kontynuacją tych popularnych i szeroko stosowanych prosiaczków. W stosunku do poprzedniej, linia Porcus charakteryzuje się jeszcze lepszą przyswajalnością i strawnością. Porcusy to zestaw 4 pasz przeznaczonych dla świń od pierwszych dni życia przez okres odsadzania do osiągnięcia masy ciała około 30 kg. Linia charakteryzuje się doskonałą przyswajalnością i bardzo wysoką strawnością. Skład surowcowy linii Porcus jest kompozycją potrzeb prosiąt w poszczególnych grupach technologicznych oraz wieloletnich doświadczeń firmy i jej najlepszych klientów. W skład pasz Porcus wchodzą m.in. ekstrudowane jęczmień, pszenica, len, kukurydza, soja, ryż, mączka rybna i produkty mleczne. Zastosowane produkty białkowe niemal w całości poddane zostały procesowi ekstruzji, co zwiększyło strawność oraz przyswajalność pasz, jednocześnie znacząco przyspieszając właściwy rozwój przewodu pokarmowego rozwijających się intensywnie młodych organizmów. Poszczególne pasze tej linii są kontynuacją poprzednich mieszanek, a ich zsynchronizowany i uporządkowany skład surowcowy zapewnia ciągłość prawidłowego rozwoju przewodu pokarmowego młodzieży. Gwarantują to zawarte w prestarterach enzymy i probiotyki oraz prawidłowe ich zakwaszenie. Odbiorcami linii Porcus są hodowcy, właściciele największych ferm w naszym kraju.